A teraz rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego, wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka. Dzień dobry. Czy my się słyszymy? Dzień dobry. A słyszymy się, ale z gigantycznym opóźnieniem. Panie ministrze, pytanie, kiedy zaczniecie poważne rozmowy z Donaldem Tuskiem, żeby renegocjować umowę koalicyjną, negocjować pójście razem bądź nie do Parlamentu Europejskiego? Bo to chyba najwyższa pora, zegar tyka, bo te wyniki nie były takie super, żeby stawiać mu bardzo ostre warunki. A prosiłem ciebie, Dominika, żebyś tym razem zadała jakieś takie spokojniejsze pytanie na początek, tutaj, żeby nam gość nie uciekł. A tutaj po prostu, nie ma. Kiedy renegocjacja umowy? Pyk! I rzecznika prasowego nie ma. Ale muszę ci powiedzieć, że znam kilka osób, fanów Miłosza Motyki jako rzecznika prasowego. A ja też jestem fanką PSL-u. No tak, to, że teraz się już nie pokazuje tak często jak rzecznik. No tak, no ma swoją tam energię jądrową. No i dlatego nie rozumiem tego ruchu. Znaczy PSL, może dlatego PSL miało tak słaby wynik, że Miłosz Motyka poszedł w ministry. No po prostu. Czy mamy już Miłosza Motykę? Czy my się już słyszymy? Nie. Ja jestem cały czas. Świetnie. Słuchałem, dziękuję bardzo. Bardzo proszę. To wracamy do tego. Czy kiedy renegocjacja umowy koalicyjnej? Bo wczoraj to Kosiniak-Kamysz zapowiedział bardzo wyraźnie. Ja tak czytam to, co prezes powiedział wczoraj na wieczorze wyborczym. Będziemy o tym dyskutowali wtedy, gdy będziemy mieli ostateczne wyniki. No szczególnie w tych kilku sejmikach, gdzie jak widzimy, gdy one spływają, ta różnica pomiędzy koalicją 15 października a PiS-em może wynosić jeden mandat. To jest Podlasie, to jest Świętokrzyskie, to jest Małopolska, więc wtedy będziemy, gdy już poznamy ostateczne wyniki wyborów, też mogli się odnosić do tej całej kampanii, czy cała strategia koalicji 15 października była słuszna. Czy naprawdę słuszne było to, by niektóre formacje musiały się na siłę podgryzać? Uważamy, że kompletnie niepotrzebne były te ataki ze strony lewicy. Jej nie pomogły, koalicji zaszkodziły, zdemobilizowały wyborców, szczególnie młodych, którzy oczekują od nas spokoju i tego, że się będziemy dogadywać. To była bardzo silna emocja w kampanii wyborczej w październiku 2023 roku. Źle, że ją trochę utraciliśmy. Czyli to wina Donalda Tuska, bo to Donald Tusk powiedział lewicy nie. Lewica bardzo chciała pójść w koalicji z Koalicją Obywatelską. Donald Tusk zostawił ich na pastwę losu. Chciał pokazać trzeciej drodze czerwoną kartkę. No to te słowa Roberta Biedronia chyba nie były na miejscu, szczególnie w obliczu wyniku lewicy w tych kluczowych województwach. Warto by dzisiaj skupić się przede wszystkim na realizacji wspólnego programu, a nie na atakowaniu siebie nawzajem. I to zdemobilizowało tych wyborców, którzy 15 października ubiegłego roku oddawali głos i na lewicę, i na trzecią drogę, i na koalicję obywatelską w taki sposób, że mieliśmy tak wysoką frekwencję. Myślę, że ta niska frekwencja jest pewną porażką wszystkich partii politycznych. No dobrze, tylko że może po prostu należało wysłać do komisji te aborcyjne projekty i tyle, i zacząć nad nimi pracować, w ogóle nie wdawać się w tą dyskusję. Znaczy, ja nie rozumiem, dlaczego zarzucacie lewicy coś, co można było załatwić jedną decyzją marszałka Hołowni. I załatwiono. No ale, tak, 11, za 3 dni się tym zajmiemy. Ale ta debata i tak będzie. Zresztą te wybory, jak i poprzednie, pokazały, że sprawy światopoglądowe nie są dla wyborców kluczowe, bo gdyby były lewice, myślę, wynik byłby dużo lepszy. Wyborcy zagłosowali w tych wyborach również emocją i pokazali nam żółtą kartkę wobec zachowania, żebyśmy się przede wszystkim nie kłócili, żebyśmy realizowali umowę koalicyjną. No, kwestii aborcji w umowie koalicyjnej nie ma, więc na to też warto zwrócić uwagę. W umowie koalicyjnej jest zapis, że strony dążą do porozumień w kwestiach, które nie są przedmiotem umowy koalicyjnej, które nie są tam zapisane. Panie ministrze, przepraszam bardzo, ale wyborcy nie znają umowy koalicyjnej. Znaczy wierzenie w to, że wyborca idzie do wyborów i bierze umowę koalicyjną i czyta, aha, zobowiązali się do tego, tego nie realizują, tamtego nie realizują, to nie tak działa. Może po prostu zrobiliście słabą kampanię samorządową. No, z tą słabą kampanią, jeśli ten wynik w okolicy 14% się potwierdzi, to byłbym ostrożny, bo uważam, że to jest naprawdę dobry wynik, szczególnie przy takiej frekwencji. Natomiast ja nie mówiłem o różnicach
wynikających bezpośrednio z kampanii, bezpośrednio z umowy koalicyjnej. Ja mówię o emocji, która jest wokół koalicji, która nie może się zmienić w emocje, w której jedna partia z drugą zaczyna się ze sobą kłócić. Wyborcy oczekują spokoju i po prostu tego, że będziemy się ze sobą starali porozumiewać, nawet wtedy, gdy mamy różnice, bo gdybyśmy byli w jednej partii, to różnic byśmy nie mieli. To logiczne, że będziemy mieli różnice, ale wyborcy nie oczekują od nas kłótni wokół każdej ze spraw. No dobrze, a jest coś do przemyślenia? Czy wszyscy zachwyceni w sztabie wyborczym trzeciej drogi, szczęśliwi, dowieźliście swoje, macie co pokazać Tuskowi? Nie, no to pani redaktor, oczywiście, że będziemy analizowali szczególnie te wyniki właśnie na ścianie wschodniej, na południu Polski, w tych kiedyś, można powiedzieć, matecznikach, teraz w miejscach, gdzie mamy niższą frekwencję, która wpłynęła na niższy wynik trzeciej drogi. Będziemy analizowali to, jak wyborcy nasi też nie byli do końca zmobilizowani. I tu też nie udało nam się tych wyborców zmobilizować. No, mówimy, jak jest, też nie owijamy w bawełnę i też nie będziemy się poklepywać po plecach, jeśli jest robota do wykonania. Naszych wyborców trzeba mobilizować, jak widać, mocno. To nam się w niektórych miejscach nie udało. Tam, gdzie udało nam się zmobilizować, na przykład na poziomie poszczególnych gmin, te wyniki mogą zaskakiwać. Jeśli my na Podhalu w gminie Biały Dunajec wygrywamy z Prawem i Sprawiedliwością, przedstawiciel lokalnego komitetu, to są dobre sygnały, które pokazują, że ciężka praca się opłaca i widać, że jeszcze trochę pracy przed nami do wykonania. Jeśli musi się pan pocieszać Białym Dunajcem, to nie, to ja będę się trzymał jednak tej wersji, że, no, mógłbym się że coś, wynikiem, że coś poszło nie tak, ale ja chciałem niezły. Zapytać o następującą rzecz. No jednak trzecia droga to PSL, przynajmniej w połowie. Polskie Stronnictwo Ludowe, a okazuje się, że rolnicy kochają wciąż PiS i zdecydowanie wybierają tę partię, choć to PiS... Jak tak zerknąłem na wyniki prezentowane na państwa stronie, to te wyniki wśród rolników w stosunku do wyborów w 2023 roku, wśród rolników dla trzeciej drogi były wyższe. Chodzi mi o rzecz następującą. PiS wprowadził, czy też dogadał się z Unią Europejską w kwestiach klimatycznych. Mimo to rolnicy mają pretensje do was. I to was obciążają. Sprawa z Ukrainą niewyjaśniona przez PiS i bałagan wprowadzony przez PiS w kwestię przede wszystkim importu i transportu zboża ukraińskiego przez Polskę i do Polski. To także zaczęło się wszystko za PiSu. Tymczasem PiS wciąż na wsi ma olbrzymie poparcie. Jak pan to sobie tłumaczy? No tą propagandą, która przez 8 lat była sączona, to na pewno wielu rolników uwierzyło w to, co Mateusz Morawiecki mówił w Polsce, mimo że w Brukseli zgadzał się na wszystkie zapisy pakietu Fit for 55 Europejskiego Zielonego Ładu. Ta propaganda, która w ciągu ostatnich miesięcy jest sączona z ust polityków PiSu, że oni się nie zgadzają na Europejski Zielony Ład, też pewnie trafiła pod strzechy do gospodarstw. Więc tutaj przed nami solidna kampania prawdy. Będzie trudniej, bo oczywiście pełnimy władzę i będziemy też musieli negocjować. I negocjujemy z Komisją Europejską i z Ukrainą, ale to nie PiS-owi się udało zmienić zasady Europejskiego Zielonego Ładu, tylko nam. To nie PiS-owi udało się wprowadzić silniejsze zasady względem tranzytu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy przez Polskę, tylko nam. Więc przed nami jeszcze ciężka praca, taka bym powiedział informacyjna, szczególnie wśród rolników, szczególnie na wsi. Panie ministrze, od ponad 100 dni media publiczne nie są już tubą propagandową Prawa i Sprawiedliwości. Od ponad 100 dni widzowie TVP Info nie mają już codziennie Władysława Kosiniaka-Kamysza z tęczową flagą i rogami, czy z innymi atrybutami. A jednak Prawo i Sprawiedliwość ma ponad 34% poparcia w tych wyborach. Mówię o wyborach do sejmików. Znaczy nie da się wszystkiego zwalić na propagandę. Niestety musicie część odpowiedzialności wziąć na siebie. Ale my bierzemy tę odpowiedzialność. Ja się od niej kompletnie nie uchylam. Pewnie nie byliśmy w niektórych miejscach, w niektórych powiatach, w niektórych gminach, szczególnie na ścianie południowej, wschodniej, zbyt aktywni. No to tutaj nie usłyszą państwo ode mnie propagandy sukcesu, że wszystko było cudownie, bo gdyby było, ten wynik byłby znacznie, znacznie wyższy, a jest dobry. Więc ja się nie uchylam od tej odpowiedzialności, ale też tłumaczę obiektywne zjawiska, z którymi ja się mierzę w kampanii wyborczej, słysząc od wyborców, nie tylko PiSu, że Prawo i Sprawiedliwość się na Europejski Zielony Ład nie zgadzało.
Więc tu mówię, że praca jest do wykonania. A jeśli chodzi o telewizję publiczną, to ja chcę, żeby ona była obiektywna, a nie stała po jakiejkolwiek stronie, więc tu też no po prostu widocznie ten po prostu przekaz z naszej strony musi być znacznie mocniejszy, znacznie bardziej wyrazisty. Dziękujemy bardzo. Miłosz Motyka, wiceminister klimatu i środowiska PSL Trzecia Droga.